Radio RDN Małopolska. Setki informacji, relacje reporterskie z najważniejszych wydarzeń regionu, transmisje koncertów, kreacja największych kulturalnych wydarzeń w terenie naszego nadawania. Region jest nasz. RDN Małopolska 103,6 FM. Przez całą dobę na czasie. RDN Małopolska. Łukasz Pelc, dzień dobry, poranny gość Radia RDN Małopolska, Bogdan Stasz, wójt gminy Gromnik. Witam. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Panie wójcie, czy gmina wyznaczyła drogi, po których nadleśnictwa mogą wywozić drewno z lasu? Nadleśnictwo bodajże 2 lata temu wystąpiło do nas o wytypowanie takich dróg, po których przyjeżdżają ciężkie samochody. Podaliśmy 3 drogi. Wyasfaltowane. No i niestety... No i mamy problem. Mamy problem, bo pieniądze, z tego co wiem, nadleśnictwo dało do Warszawy. Natomiast problem jest między nadleśnictwem a mieszkańcami, bo nie puszczają przez te drogi. No tak, no ale pana zdaniem, jak to należałoby rozwiązać? Bo co, bo pieniądze z Warszawy trafiają nie tam, gdzie powinny? Z tego co wiemy... I co w ogóle w tej całej sprawie może zrobić samorząd? Z tego co wiemy, to faktycznie te środki... Z tego, co słyszałem, 500 milionów poszło na schetynówki, natomiast problem pozostał między mieszkańcami a nadleśnictwem. Nadleśnictwo chciałoby wywozić, ja ich rozumiem, bo to jest zakład pracy, natomiast nasi mieszkańcy też mają prawo do tego, aby pilnować tych dróg, bo wiadomo, że drogi są wyasfaltowane, nowe. I wjeżdża ciężki sprzęt, drogi się niszczą. Ciężki sprzęt, 150 samochodów przyjedzie, no to jest zniszczona droga zupełnie. No i pytanie, kto ma to remontować? No, wydaje mi się, że faktycznie można by było się dogadać na tu niższym szczeblu. No, nadleśnictwo wywozi, pozwalamy, ale po zakończeniu wywozu nakładki dają, naprawiają te drogi i nie ma problemu. Panie wójcie, co z półwiecznym kościółkiem w Gromniku? Przypomnę, 3 lata temu dostał dotację od ministra, kościółek groził totalnym zawaleniem. Czy to ta dotacja pozwoliła gdyby na nowo postawić go na nogi, czy to jest jeszcze kropla w morzu potrzeb? Dokładnie. Stoi na nogach, bo było wielkie zagrożenie, że pewnie by się pochylił i ostatecznie wywrócił, ale to jeszcze sporo pieniędzy potrzeba, aby był odrestaurowany w 100%. 250 tysięcy to naprawdę jest mało, żeby... Ale robiliście analizę dokładnie, ile tych pieniędzy jest potrzebnych? To znaczy my tego remontu nie prowadzimy, to prowadzi ksiądz proboszcz, natomiast my pomagamy, aby ksiądz proboszcz... Ale czy wiadomo, w ogóle o jakiej skali jest mowa? No ja myślę, że pewnie tak podobnie jak w Siemiechowie, to potrzeba gdzieś koło 1,5 miliona złotych, żeby ten kościół był odrestaurowany i był na poziomie takim, gdzie można by było go też odwiedzać. No i teraz chciałem zapytać pana o budżet 2015. Rozumiem, że w tym budżecie nie ma paragrafu, który przekazałby pieniądze na ten kościółek. Nie ma. Natomiast budżet jest, jakbym chciał tak nazwać przymiotnikami, to jest skromniutki, jak zawsze. Prorozwojowy, jak zawsze, bo każda złotówka włożona... Ale mam wrażenie, że w ogóle pan zawsze tak skromnie się wypowiada. Wydatki majątkowe to jest rozwojowy, no ale jest sprawiedliwy. Właśnie to jest ta trzecia cecha. Dlaczego sprawiedliwy? Dlatego, że... To panie wójcie, po kolei, co znaczy skromność, no co znaczy sprawiedliwość, no właśnie, te przymiotniki, no które pan wymienił wszystkie? Skromny dlatego, że nasze dochody są bardzo małe i gdy planujemy budżet, to zresztą nie tylko za moich czasów, ale wcześniej, tych środków nie było na to, aby zaspokoić wszystkie potrzeby. Natomiast później, w czasie rozwoju, w czasie roku budżetowego, zdobywamy środki na praktycznie wszystko, na drogi, na chodniki, na wodociągi, kanalizacje, na remizy i tak dalej, dzięki czemu później się cieszymy z tego, że mamy zamykamy rok budżetowy bardzo wysoko i bardzo się z tego cieszymy. Jeżeli chodzi o prorozwojowy, no to wiadomo, że wszystkie budżety są prorozwojowe, bo każda złotówka włożona na inwestycje, na wydatki majątkowe to jest rozwojowa, służy rozwojowi gminy. Natomiast sprawiedliwy, dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że równo pocięliśmy wszystkim jednostkom budżetowym, to jest bardzo ważne, i stowarzyszeniom, i szkołom, i pewnie bibliotekom, i tak dalej, w wyniku czego dyrektorzy nie mają tego, co by chcieli, ale mają na to, żeby przynajmniej funkcjonowali. Rozumiem, że w tym roku pan, patrząc na oświatę, nie zakłada żadnych przekształceń. Znaczy, no nie, no, akurat ja już nieraz się wypowiadałem, oświata jest...
oczkiem w głowie każdego samorządu. I każdy wójt, czy burmistrz to powtarza. To powtarza, tak, ja też powtarzam. Natomiast są szkoły, placówki, gdzie podejrzewam, że gdybym nawet chciał przekształcić, to nie wiem, czy by ktoś zechciał wziąć to, ponieważ jeżeli jest tam kilkanaście czy ale dlaczego? Dlatego, że są tak niedochodowe? Ponieważ jest mało dzieci, bo jeżeli chodzi o dochód, to wiadomo, że budżet każdej placówki oświatowej wiąże się z ilością dzieci. Jeżeli mamy 8800 czy 8900 na głowę na ucznia, jeżeli mamy 10, 20, 25 dzieci w szkole, na przykład czy klasowej, czy tam powiedzmy sześcioklasowej 40, no to trudno, żeby biznesmen, który umie liczyć, wziął taką szkołę, bo to się nie opłaca. Natomiast... Czy jest to nadal na barkach samorządu, mimo że jest mało dzieciaków? No i pytanie, to się równoważy, nie równoważy? To znaczy nigdy się nie równoważyło i chyba równoważyć się nie będzie, natomiast zrobiliśmy pewne takie posunięcia, może to nieładnie nazwałem, w poszczególnych placówkach, nawet niestety z bólem to muszę powiedzieć, że połączenia w klasach, klas poszczególnych, że tam dopłacamy niewiele, 60 tysięcy, 80 tysięcy, 100 tysięcy, takie są dopłaty w sumie, dopłacamy w całej gminie do wszystkich placówek oświatowych około 800 tysięcy złotych, to ja myślę, że... No i panie wójcie, ile taki ten stan rzeczy będzie trwać, pana zdaniem, jeżeli samorząd musi to znaczy, nieść na swoich barkach, a sam pan powiedział, że budżet jest bardzo skromny? Ja myślę, że ja jestem optymistą, dlatego że ten dołek, jeżeli chodzi o ilość urodzonych dzieci, jest już za nami, mam nadzieję, ponieważ rok 2007-2008 w skali Gromnika to było 70-80 dzieci urodzonych, a w tej chwili już mamy 130, czyli tendencja wzrostowa. No, jeżeli to będzie się tak powtarzać, to ja myślę, że już jesteśmy po tym takim kryzysie poważnym. Mówił pan jeszcze a propos budżetu, że ten budżet też będzie budżetem prorozwojowym, jak najbardziej inwestycyjnym. No to krótko w punktach. Inwestycje 2015. No przede wszystkim oczywiście ukończyliśmy muszlę koncertową. To skoro sam pan to poruszył, to kolejne pytanie, bo już nie będę później do niego wracać. Jakie są plany wydarzeń kulturalnych w związku z tym, no, że muszla koncertowa została wyremontowana? To znaczy, ja nie ukrywam, że wiążemy duże nadzieje, bo takie miejsce jest bardzo nam potrzebne, zwłaszcza, że Gromnik nigdy nie będzie miastem, nie jest miastem, a jest to takie centrum Gromnika, gdzie można się spotkać, można też powitać Nowy Rok, zastępuje rynek. Natomiast na pewno w tym roku, na pewno święto czy dni wina, na pewno dożynki, na pewno wiem, że jest powiatowy przegląd orkiestr strażackich. Do tego pewnie święto flagi, bo zawsze to obchodzimy i w Gromniku już jest to tradycją. Myślę, że będą imprezy przy okazji... imprezy lokalne, ponadregionalne, ale na przykład YouTube nie przyjedzie. To znaczy ja bym nawet nie chciał, żeby przyjeżdżało, bo... Nie lubi pan? To znaczy bardzo lubię zespoły. I to lubię może Irena Santor. Też ją lubię i miło się słucha. Zresztą ja nie mam jakiegoś takiego wyrobionego gustu, smaku co do jednego zespołu. Jak jest coś dobrego, to się wszystko dobrze słucha. Ale z tego, co pan mówi, rozumiem, że ta muszla i to miejsce będzie służyć przede wszystkim organizacji imprez, które są w regularnym kalendarzu, planie samorządu. Oczywiście. A czy będzie coś więcej dla mieszkańców koncertowo, na przykład skoro muszla koncertowa? Znaczy, ja rozmawiam w tej chwili, ale to może jest na etapie raczkowania, rozmawiam z Teatrem Solskiego, chcą zrobić przedstawienie w Gromniku, w plenerze, chcą wyjechać. Teatr Solskiego chce po prostu wyjechać do Gromnika, wyjechać na wieś, tak? I z przedstawieniem, więc myślę, że to też jest jakaś tam propozycja. Aczkolwiek ja mówię, jest to na etapie raczkowania. Jeszcze formalnie, oficjalnie tego nie mogę tak głośno mówić, chociaż pan już wyrwał z ust. No ale myślę, że sporo takich imprez jeszcze się może pojawić. Więc wracam do tematu wcześniejszego, budżet 2015 a propos inwestycji. Mówiliśmy o muszli koncertowej. Co dalej? Oczywiście budowa zespołu szkół w Siemiechowie. Jest to trzeci rok. W tym roku dach i stan otwarty zadaszony i budowa sali gimnastycznej w Chojniku. Też etap trzeci rok zadaszenie. No i przygotowujemy się do absorpcji środków unijnych. Mamy już projekt, piękny projekt na rozbudowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji Gromnik w Zawodzie. Mamy koncepcję innych miejscowości. Mam nadzieję, że trzeci kwartał, z tego co pan marszałek Sorys opowiada,
będzie nabór i mamy nadzieję, że zdobędziemy środki po to, aby skanalizować tę część aglomeracji, która jest obowiązkiem każdego samorządu. Pozyskanie środków to jest jedna sprawa, a druga sprawa, czy gminę, a propos tych przychodów i budżecie, o którym rozmawialiśmy, stać na tak zwany wkład własny, który jest niezbędny, czy to będzie kwestia kredytowania się? No niestety, no, ja bardzo nie lubię słuchać krytykantów, polityków, którzy moich kolegów, byłych wójtów, burmistrzów, napadają, że zadłużył gminę. No jeżeli zrobił wszystko, całą kanalizację, wodę, zwodociągował całą gminę, to trudno, żeby poprzeć tylko i wyłącznie na własnych dochodach ten udział, który jest obowiązkowy. Te samorządy muszą brać kredyt, tylko trzeba sobie wziąć pod uwagę to, że kredyty są różne. Banki normalne dające kredyt to jest 6-8%, natomiast samorządy... Oby nie we frankach teraz, bo się nie opłaca. Tak, chociaż to jest wina tych, którzy biorą kredyty w frankach. Ja na przykład nie biorę, bo uważam, że złotówka polska jest najlepsza. Ale to tak na marginesie. Ale to pan mówi prywatnie, czy jako prywatnie wójt? Prywatnie mówię, a natomiast jako wójt też, bo też nie biorę w frankach kredytów na razie. Natomiast jeżeli chodzi o oprocentowanie, to my mamy w Narodowym czy Wojskowym Funduszu, to jest poziom 1/10 dyskonta weksla, czy tam 0,5, to jest 2%, 1%, no to jest zupełnie inny kredyt. Panie wójcie, pytanie na koniec. Jak panu współpracuje się z nowymi samorządowcami po wyborach? No bo w pana najbliższej okolicy trochę stołków się zmieniło, chociażby Ryglice, chociażby Tuchów. No, ale Ryglice akurat nowy stary przyszedł, także tutaj współpracował mi się. Nowy stary, jednak nowy. Jednak nowy, no to podobnie jak prezydent Tarnowa też nowy stary, ale nowy. No więc z tą grupą... To nazwijmy to, że w innej odsłonie. Z tą grupą, o której przed chwilą powiedziałem... No bo najbliżej panu na przykład przecież do Tuchowa. Tak, no do Tuchowa, do Szczepinika. To znaczy ja jeszcze przyznam szczerze, nie poznałem tych nowych wójtów, burmistrzów. Znałem ich tylko z kampanii takiej dość ostrej. No, czyli rozumiem, że nie było do tej pory żadnych rozmów na zasadzie siądźmy, pogadajmy, co wspólnie możemy zrobić. Znaczy ja, mamy taką grupę Ciężkowice, Rzepiennik, Zakliczyn, Gromnik, to jest jedna grupa, gdzie jesteśmy otoczeni problematyką parków krajobrazowych, chcemy tam zrobić trasę źródlanego szlaku, zresztą przygotowujemy się, mamy pieniądze na ten projekt. I w tak wiele mówiliśmy na ten temat, tak, na naszej antenie. Tak. Druga grupa to jest lokalna grupa działania, gdzie mam nadzieję niebawem się spotkamy, też zapoznamy się z nowymi wójtami, burmistrzami, zobaczymy jak będą wyglądać ich poglądy na pewne zadania, które na pewno czekają te samorządy, te gminy w obliczu nowych środków unijnych. No zobaczymy, ja po prostu jeszcze ich nie znam i trudno mi jest oceniać. Coś, z czego nie wiem, nie znam. I jak to mówią, czas pokaże. Czas pokaże, czas też leczy, ale też pokaże. Oby nie tylko rany. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim i państwa gościem był Bogdan Stasz, wójt gminy Gromnik. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.